kochani, zapraszam Was dzisiaj na Get Ready With Me. Pokażę Wam mój makijaż, paznokcie, strój oraz fryzurę. Zaczynamy oczywiście od włosów i dzisiaj postanowiłam, że pokręcę włosy. Zrobię to jak zwykle na lokówkę, więc oddzielam górną warstwę włosów i będę kręcić te włosy, które mam na dole. Kręcę je na zewnątrz twarzy, żeby tak fajnie odbijały mi się właśnie wokół twarzy, ale z tyłu kręcę je w różne strony, ponieważ chcę, żeby te loki wyglądały dosyć naturalnie. No to zaczynamy makijaż. Na początek nakładam jako bazę, jako krem, krem z filtrem z La Roche-Posay, taki żel krem. Niestety już mi się kończa, tak bardzo go lubię. Nakładam pod oczy korektor z Collection 2000 w kolorze 2, który przywiozłam z Anglii, a podkład to dzisiaj L'Oreal Infallible w kolorze 200 Golden Sand. Troszeczkę jest dla mnie za ciemny, ja chciałam sobie tutaj zrównać go z kolorem ciała, bo jestem dosyć opalona, także chciałam, żeby ten podkład był trochę ciemniejszy, ale nie wiem, sama nie jestem przekonana. Na żywo wyglądało to lepiej, ale teraz jak patrzę w kamerze, wydaje mi się, że jest trochę za ciemny. Mam go z kosmetyków z Ameryki, oczywiście wszystkie linki będą na dole i używam pędzla Glam Brush, link też będzie na dole. Przypudrowuję wszystko pudrem z Revlon, Photo Ready, również link będzie na dole. I teraz za pomocą pędzelka z Real Techniques nakładam puder z Bourjois w odcieniu 85 Sienna i powiem Wam, że bardzo podoba mi się ten kolor, bo on jest czymś pomiędzy brązerem a różem i ja właśnie tak go nałożyłam, trochę na granicy różu i brązera. Nałożyłam go też na powieki, żeby wydobyć niebieskość oczu, bo wiadomo, że takie kolory różowo-brązowe właśnie wydobywają kolory. Kolor błękitny, kolor niebieski. I teraz nakładam za pomocą właśnie Glam Brusha rozświetlaczy ze Slicka, z takiego mojego trio, które bardzo lubię. Teraz będę robić sobie brwi, przeczesuję włoski i nakładam cień z Inglota za pomocą ściętego pędzelka Glam Brush. Jeszcze raz przeczesuję włoski i brwi są gotowe, zapomniałam je niestety utrwalić. Teraz nałożę sobie nowość, brązowy liner z L'Oreala, to jest super liner w kolorze brązowym. On ma piękny czekoladowy kolor i mam go znowu z kosmetyków z Ameryki. I znowu nakładam taki kolor, żeby właśnie wydobyć ten, żeby podbić jasną tęczówkę. Niestety druga kreska mi nie wyszła, więc jak widzicie musiałam ją zmazać i dorysować jeszcze raz. Wiecie, no takie rzeczy się zdarzają. Zawsze kreski wychodzą mi różne. Teraz będzie tuż do rzęs w kolorze takim czarno-brązowym. Sexy Curves, też z kosmetyków z Ameryki, moja nowość. Powiem Wam, że dziwną ma szczoteczkę. Bardzo podoba mi się kolor, bo kolor to jest właśnie kolor zbliżony do linera. I chciałam bardzo spróbować brązowego tuszu, jak będzie wyglądał na moich oczach. Fajnie wygląda na rzęsach, ale dosyć ciężko się go nakłada. Teraz nakładam farbkę ze Slicka. Podpatrzyłam ją u Shush. Dorwałam ją na kosmetykach z Ameryki. I to jest tak coś pomiędzy nudziakiem a różowym. Bardzo długo się trzyma, jest bardzo mocno napigmentowana, naprawdę polecam Wam tą farbkę. Na paznokciach lakier z Rimmela, który jest duplikatem lakieru z Sally Hansen. Naprawdę ten kolor jest praktycznie identyczny. No i przechodzimy do stroju dnia. Na sobie mam naszyjnik z Happiness Boutique. Bardzo lubię ten naszyjnik i nie powoduje uczulenia, co jest dla mnie super. Szpilki z Primarka, moje ulubione czarne. Sukienka z Mojito z wyprzedaży. Mam też taką samą czarną. Jest genialna, pięknie wygląda do opaleniznę. A kurtka jest z Sheinside. I to jest cały mój strój. Jeżeli lubicie Get Ready With Me, dajcie kciuka w górę. Linki do wszystkich kosmetyków i cały spis jest na dole. Pa, pa, kochani!